w taki sposób IPOS doręcza powiadomienia o przesyłkach poleconych. To jest na ławce i tylko przez przypadek znalezione, ale tu na płocie wisi skrzynka pocztowa, a to jest znalezione tylko przez przypadek. Coś ciekawego mamy. Tu jest skrzynka z numerem domu, no tylko trzeba chcieć. Numer 10. Ponadto na kopercie wpisał na dole, o nie tak, troszeczkę inaczej. Nikogo nie było, nie zastano, tak? Ten sam podpis jest, widnieje tu wyżej. O. I przejdziemy tam do konkretów. Można było przejść tędy. Zresztą mógł wiatr swobodnie wyciągnąć. I to jest IPOS. Przepraszam. Zawiadomienie. I tak dalej, do odebrania w centrum, na szerokiej ulicy. Tak to wygląda, ale co sąd pisze na ten temat? W razie nie odebrania sądowej przesyłki poleconej, pomimo dwukrotnego zawiadamiania i tak dalej, do sądu wysyłającego, w takim przypadku uznaje się, że doręczenie przesyłki nastąpiło w ostatnim dniu i tak dalej. To z kim sąd zawarł umowę? Za tanie pieniądze ponoć, jak nasze babcie mówiły, psy mięso jedzą. Jak oni zawiadomienie o przesyłce zostawiają byle gdzie, niedługo zaczną zostawiać karteczki może na siatce, tak jak w wiadomości o zbieraniu starych ciuchów. Po odbiór poleconej przesyłki takie było. Dotyczy to rejestracji w sądzie wojewódzkim stowarzyszenia i do 7 dni mam dać odpowiedź. Dobrze, że ktoś wyszedł, bo teraz raczej na ławeczce już się nie usiedzi. Za zimno. Dobrze, że się zobaczyło w przeciągu tych 7 dni.